Afganistanu. A do Afganistanu udaje się polski kontyngent liczący 100 żołnierzy. Decyzję podpisał prezydent Andrzej Duda. Szczegółowe informacje przekazał minister Jakub Kumoch. Decyzja pana prezydenta o powołaniu kontyngentu wojskowego jest tak naprawdę, służy czemu? To nie jest kontyngent do zadań bojowych, jest to kontyngent mający wspierać na miejscu innych partnerów z NATO w ochronie lotniska. Żołnierze będą tam jak najszybciej. Mamy 100 żołnierzy, które, jak powiedziałem, znajdą się na lotnisku i będą po prostu zabezpieczać przechodzenie na teren lotniska przez Afgańczyków potrzebujących pomocy.